Podcast Indianie Blade Twarze ma na celu przekazać interesujące i mało znane fakty związane z dziejami Ameryk. W tym fascynującą podróż za ocean zabiera nas Jarosław Wojtczak, podróżnik, indianista, znawca dziejów Ameryk, autor wielu książek, w tym największej liczby tytułów z serii Historyczne Bitwy. Jarku. I na początek najważniejsze pytanie: kto odkrył Amerykę i skąd się wzięli Indianie? No właśnie, w powszechnym mniemaniu za odkrywcę Ameryki uważa się Krzysztofa Kolumba, żeglarza włoskiego z Genui, który w roku 1492, działając w służbie królów hiszpańskich, Izabeli i Ferdynanda. W dniu 12 października dopłynął do nieznanego lądu leżącego na zachodzie, myśląc, że dotarł do Indii. Ale to nie do końca prawda. W rzeczywistości Krzysztof Kolumb był dopiero trzeci w kolejności, jeśli chodzi o odkrywców Ameryki. Przed nim były jeszcze dwa inne ludy. Pierwszym byli mieszkańcy Azji. Którzy dotarli do Ameryki z dzisiejszej północno-wschodniej Syberii i z czasem zasiedlili oba kontynenty amerykańskie. Według wielu badaczy w dawniejszych czasach, dzisiejsze kontynenty Azja i Ameryka, a konkretnie Syberia i Alaska, były co najmniej dwukrotnie połączone pasem lądu bądź lądolodu. Według wielu badaczy w przeszłości oba kontynenty, Azja i Ameryka Północna, a konkretnie Syberia i Alaska, były połączone pasem lądu czy raczej lądolodu. Pierwszy okres miał miejsce około 45 do 75 tysięcy lat temu. Drugi okres mniej więcej od 9 tysięcy do 15 do 25 nawet tysięcy lat temu. W tym pierwszym okresie do Ameryki z dzisiejszej Syberii przeszły przede wszystkim zwierzęta. Takie zwierzęta jak mamuty, mastodonty, dzikie konie, renifery, karibu i inne, inne drobniejsze zwierzęta. Prawdopodobnie ludzi wtedy jeszcze nie było, ale w tym drugim okresie, który, jak powiedziałem, miał miejsce między 9 a 25 tysiącleciem przed naszą erą, pojawili się pierwsi, pierwsi ludzie. Byli to głównie łowcy, zbieracze, którzy przyszli z Azji w ślad za zwierzętami, polując na nie i przemieszczając się stopniowo przez ten przesmyk, który. Naukowcy nazywają Beringią albo Beringidą. Przechodzili na dobrą sprawę nie wiedząc nawet, że pokonują odcinek lądu czy lądolodu, który oddzielał od siebie dwa kontynenty. Ten pas, ten pomost był na tyle szeroki, że mogli go uważać za normalny ląd, po którym wędrowali całymi miesiącami, a może nawet latami. Żywiąc się tym, co znaleźli po drodze, polując na zwierzęta. I tak przez kilka tysiącleci prawdopodobnie wędrowali, wędrowali między Azją i Ameryką. Mniej więcej do 9 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy w wyniku ocieplenia klimatu podniósł się poziom oceanów, ten lądolut, który łączył oba kontynenty, zaczął topnieć. Skrywać się pod wzrastającą, wzrastającym poziomem wody, no i yy, po prostu Ameryka od Azji zostały odcięte. Przyjmuje się, że ta pierwsza najważniejsza fala migracji miała miejsce między 12 a 14 tysięcy lat temu. Była największa, chociaż nie była to jakaś tam masowa migracja, to były raczej Mniejsze lub bardziej liczne grupy y, ludzi, którzy wędrowali, tak jak powiedziałem, polując, zbierając i stopniowo w miarę ustępowania lodu, w miarę ocieplania się klimatu, y, przemieszczali się na południe, idąc y, wzdłuż wschodnich stoków gór skalistych. Przeszli przez Kanadę, trafili na teren dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Stąd zaczęli się rozchodzić w kierunku Wielkich Jezior, wschodniego wybrzeża, później dalej na Florydę. Niektórzy pozostali na tak zwanych preriach, czyli równinach, gdzie dali początek późniejszym łowcom bizonów, a jeszcze inni zasiedlili pustynie, góry Dzisiejszej Arizony, Nowego Meksyku, przeszli do Kalifornii, jeszcze inni podążyli dalej na teren dzisiejszego Meksyku, później przez e, Amerykę Środkową do Ameryki Południowej i tak zaszli aż do końca kontynentu południowoamerykańskiego. A co z tymi Wikingami? A zaraz do tego dojdziemy. Dokończę tylko ten temat. Według e, badaczy, ten proces zasiedlania. Obu Ameryk przez ludzi, których nazywają paleoindianami, a którzy byli przodkami późniejszych Indian, trwał zaledwie tysiąc lat. Zaledwie tysiąc lat i mniej więcej zakończył się około dziesiątego tysiąclecia przed naszą erą. Pytasz, co z wikingami. Tak, wikingowie byli drugimi odkrywcami Ameryki. Dopiero po nich przyszedł ten sławetny Kolumb, o którym sobie też zaraz powiemy. Skąd się wzięli wikingowie w Ameryce? Pierwszym udokumentowanym wikingiem, który dotarł do Ameryki Północnej, do dzisiejszej Kanady, był Leif Eriksson. Leif Eriksson był synem takiego wodza banity norweskiego, który został najpierw wygnany na Islandię, a później z Islandii na Grenlandię. Tam założył pierwsze osady i. Jego synowie, dowiedziawszy się od innych żeglarzy, że gdzieś tam na zachodzie jest jakaś nowa ziemia, postanowili sprawdzić te plotki. Pierwszym był, jak wspomniałem, Life Ericsson, który około 1002-1003 roku zebrał załogę 35 ludzi, wsiadł na okręt, tą słynną długą łódź wikingów, które nazywamy drakarami, i popłynął na zachód. Pierwszą ziemią, jaką spotkał, była skalista Ziemia. Prawdopodobnie dzisiejszy archipelag wysp, które nazywają się Ziemią Baffina, ponieważ było zimno, skaliście, nazwał ten kraj Kamienistą Ziemią. Później popłynął dalej na południe, trafiając na dzisiejszy półwysep Lablador. No, tam już było troszeczkę więcej zieleni, rosły lasy, nazwał ten kraj Krainą Lasów. Mało mu tego było, więc popłynął jeszcze dalej. I tak trafił na wyspę Nowa Fundlandia, gdzie znalazł lepsze warunki do życia, nawet nadające się do osiedlenia, a ponieważ jego towarzysze gdzieś tam znaleźli, penetrując okolice dzikie wino, to nazwali tę krainę Winlandią, krainą dzikiego wina. I tam się zatrzymali na kilka miesięcy, żeby przeżyć przetrwać zimę. Wybudowali skromne osiedle, spenetrowali teren i następnej wiosny wrócili na Grenlandię. Po drodze, Life Ericsson uratował załogę jakiegoś innego statku wikińskiego, w wyniku czego uradowani i uratowani przez niego ludzie nadali mu przydomek szczęśliwy. Także Life Eriksona nazywamy dzisiaj także Lifeem Szczęśliwym. Niedługo potem, w ślad za Life'em, wyruszył jego młodszy brat, Thorwald. Ten jako pierwszy spotkał żyjących tam ludzi. Sagi wikińskie mówią o tym, że załoga na napotkała kilka łodzi, w których siedzieli miejscy pokraczni, ludzie o czarnych włosach i brunatnej cerze. Doszło do walki. W trakcie której ośmiu owych pokracznych ludzi zostało zabitych, no ale inni zdołali uciec, sprowadzili swoich towarzyszy, którzy, będąc w większej liczbie, pogonili naszych wikingów. Torwalcz został ciężko ranny i niestety zmarł w drodze powrotnej do domu. Jego towarzysze zdołali wrócić, i wtedy pojawił się na arenie dziejów. Trzeci, najmłodszy brat, Thorsten, który zapragnął udać się w nieznane, po to chociażby, żeby odzyskać ciało zmarłego brata. No, ten miał najmniej szczęścia, bo jego statek się rozbił, zanim dotarł na miejsce i tak te pierwsze wyprawy wikingów się zakończyły. Aczkolwiek prawdopodobnie w kolejnych latach inni osadnicy wikińscy docierali do miejsca, które zostało odkryte przez e, Laifa Eriksona, i tam próbowali założyć osady wikińskie, które niestety nie przetrwały. Ale ślady których odkryto w 1960 roku i udowodniono, że rzeczywiście byli tam osadnicy wikińscy. Dlaczego nie, nie przetrwali? No, przede wszystkim dlatego, że było ich za mało, że prawdopodobnie e, nie byli w stanie pokonać miejscowych. Być może mieli kłopoty z wyżywieniem i tak mniej więcej po kilkudziesięciu latach próba kolonizacji Wikingów na terenie Ameryki Północnej się skończyła. Aż do czasu Kolumba. Aż do czasu Kolumba, chociaż chciałbym tutaj powiedzieć, że istnieją legendy, które przywołują postać niejakiego Jana Skolna, który podobno był polskim żeglarzem w służbie króla duńskiego i uczestnicząc w wyprawie która miała odszukać ślady jakiejś tam wcześniejszej zaginionej wyprawy, dotarł wraz ze swoimi towarzyszami do Ameryki na kilkanaście lat przed Kolumbem, bo to chyba był rok 1476. No, oczywiście nie ma dowodów na, na to, ale ten Jan z gdzieś tam, gdzieś tam funkcjonuje. Jeśli ktoś chciałby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, to na pewno znajdzie odpowiednie źródła. Co z tym Kolumbem? Dokładnie. No cóż, Tutaj trzeba powiedzieć, że najbardziej do tak zwanego odkrycia Ameryki przez Kolumba przyczynili się Turcy. A teraz pytanie dlaczego? No dlatego, że w 1453 roku Turcy, Otomańscy, zdobyli Konstantynopol, zajęli Cesarstwo Bizantyńskie, i w ten sposób odcięli Europejczyków od tego, co mieli na wschodzie, od Orientu. A trzeba pamiętać o tym, że w ostatnich setkach lat średniowiecza Europejczycy zaznali mnóstwo ciekawych e, towarów przychodzących z Orientu, ze wschodu, takich jak e, jedwabie, cienkie, delikatne tkaniny, pachnidła. Pamiętajmy, że w średniowieczu ludzie się myli średnio raz na miesiąc, więc te pachnidła miały oczywiście ogromne, ogromne znaczenie. Oczywiście korzenie i inne orientalne przyprawy i rośliny. I nagle tego wszystkiego zabrakło, bo Turcy odcięli drogi lądowe. Trzeba było szukać innej drogi. Jedyną drogą, jaka pozostawała, była droga morska. Jako pierwsi wzięli się za to Portugalczycy, którzy najpierw spenetrowali w zachodnie wybrzeże Afryki, w pewnym momencie opłynęli pod koniec XV wieku przylądek dobrej nadziei, czyli kraniec kontynentu afrykańskiego, a w 1498 roku słynny żeglarz Vasco da Gama dopłynął do Indii, otwierając... Drogę morską. Do rywalizacji z Portugalczykami włączyli się Hiszpanie. A ponieważ droga na wschód została już w jakiś sposób zajęta przez Portugalczyków, no, więc zaczęli szukać e, drogi płynąc na zachód. Wiedziano już wtedy, że Ziemia ma raczej okrągły kształt i istnieje możliwość dopłynięcia, dopłynięcia na drugi koniec świata płynąc w kierunku odwrotnym. Tym, który zaproponował wspomnianym przeze mnie monarchom hiszpańskim, no wtedy jeszcze Hiszpania jako takiej nie było było osobno Królestwo Kastylii, osobno Królestwo Aragonii, z których dopiero wyłoniło się państwo hiszpańskie, Królestwo Hiszpańskie. Krzysztof Kolumb, Włoch, który najpierw proponował swoje usługi królowi portugalskiemu, ten go zbył, szukał także pomocy u emirów Granady, muzułmańskich. Ci też jakoś nie bardzo mieli ochotę tym bardziej że mieli na głowie Hiszpanów, którzy próbowali odbić całą Hiszpanię w ramach tzw. rekonkwisty z rąk muzułmanów. No więc zwrócił się w końcu do Królowej Izabeli Kastylijskiej i jej męża Ferdynanda, no i po jakichś tam długich targach udało mu się uzyskać ich protektorat. Wypłynął w sierpniu 1492 roku na czele niewielkiej flotylli, flotylli trzech statków, i 12 października 1492 roku dopłynął do nieznanego lądu. Tym lądem okazała się Wyspa. Watling, jeśli dobrze pamiętam, w archipelagu Bermudów czy Bahamów, kolumb nazwał ją San Salvador, no i tak zaczęła się penetracja kontynentu amerykańskiego. Kolumb jeszcze dodam, odbył y, kilka innych podróży, chyba w sumie pięć albo sześć, przy czym rzecz. Zabawna, dopiero w swojej ostatniej podróży dopłynął do rzeczywistego lądu, ponieważ wcześniej odkrywał jedynie wyspy archipelagu Karaibskiego. Warto oczywiście zaznaczyć, że Krzysztof Kolumb, dopływając do nieznanego sobie lądu, był przekonany, że dopłynął do Indii. Dlatego, kiedy spotkał nieznanych sobie ludzi o ciemnej karnacji, czarnych włosach, był przekonany, że to są mieszkańcy Indii, dlatego nazwał ich Indianami. Oczywiście, jeszcze za życia Kolumba, ludzie w Europie zorientowali się, że kontynent czy ziemia, którą odkrył, wcale nie była Indiami, ale nazwa pozostała i praktycznie w wielu krajach używana jest do chwili obecnej, chociaż jeśli chodzi o Stany Zjednoczone czy Kanadę. Tamtejsi ludzie starają się odejść od tej nazwy, wymyślając jakieś nowe nazwy, typu pierwsi Amerykanie, pierwsze narody, rdzenni Amerykanie i tak dalej. No, w naszej tradycji ci Indianie jednak. Pozostali i chyba możemy spokojnie o nich mówić. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do języka angielskiego, słowo Indianie nam się jednoznacznie kojarzy z pierwotnymi mieszkańcami Ameryki, a już na przykład w języku angielskim słowo Indian, Indian oznacza zarówno, czy oznaczało w przeszłości, zarówno mieszkańców Ameryki, rdzennych mieszkańców Ameryki, jak i Hindusów. My mamy, my mamy zupełnie inną nazwę na mieszkańców Indii, nazywamy ich Hindusami i tutaj tego problemu nie ma. Jarko, a czy wiadomo, ile było Indian w momencie, kiedy dopłynął kolumb? No cóż, na ten temat e, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Naukowcy spierają się, podając różne liczby, począwszy tam od 8 milionów do nawet 70 milionów. Jeszcze do niedawna uważano, że. Rdzennych mieszkańców Ameryki w chwili, kiedy dopłynął tam Krzysztof Kolumb, mogło być od 15 do 20 milionów, przy czym około milion w Ameryce Północnej, około 7 czy 9 milionów w, Amery w Meksyku i Ameryce Środkowej i około 10 milionów na terenie Ameryki Południowej, z czego co najmniej połowa w tak zwanym pasie andyjskim. Współczesne badania zawyżają tę liczbę. Nie wiem, czy one są wiarygodne, ale z tego, co mi wiadomo, podaje się liczby sięgające, tak jak powiedziałem, nawet 70 milionów, przy czym około 7 milionów przypadałoby w tej sytuacji na Amerykę Północną, 5 Stany Zjednoczone, 2 miliony Kanada, około 21 milionów na Meksyk. 11 milionów na Amerykę Środkową i 30 milionów na Amerykę Południową. Jeżeli nawet te liczby byłyby zgodne z rzeczywistością, to muszę tutaj dodać, że w latach 1500-1650 ponad 90% rdzennych mieszkańców Ameryki wyginęło głównie z powodu chorób przywleczonych z Europy do Ameryki, takich jak Ospa, odra, koklusz, grypa, można by jeszcze wymieniać wiele. Więc można sobie wyobrazić, jak ogromną daninę krwi, ogromną daninę życia rdzenni Amerykanie złożyli na ołtarzu kolonizacji europejskiej. To jak jest dzisiaj odbierany kolumn w Amerykach? No cóż, wydaje mi się, że różnie. Różnie. Jeżeli chodzi o tak zwaną Amerykę Łacińską, to raczej negatywnie. Uważany jest po prostu za człowieka, który przywiózł czy przyniósł rdzennym mieszkańcom mnóstwo nieszczęść. Zresztą, już jako pierwszy zaczął ich niewolić, wykorzystywać do niewolniczej pracy. Do tego stopnia, że w wielu miejscach starają się o nim zapomnieć. Pamiętam, jak byłem po raz pierwszy w Meksyku w 2007 roku. Pomnik kolumba stał na głównej ulicy miasta Meksyk. Ona się nazywa Paseo de la Reforma w ciągu pomników różnych, różnych bardzo ważnych, wybitnych postaci amerykańskich. A kiedy dwa lata temu odwiedziłem po raz drugi Meksyk po kilkunastu latach nieobecności, to już tego pomnika nie widziałem, albo został zdemontowany, albo zasłonięty w każdym bądź razie już go nie mogłem zaobserwować ani sfotografować. Jeszcze jeden dowód na to, że dosyć negatywnie jest traktowany, to to, że przez wiele lat w Ameryce Łacińskiej 12 października uważany był za święto, które nazywano Dniem Kolumba. Dia del Colón. Obecnie to święto zostało zlikwidowane, a raczej zastąpiono je Dniem Rasy. Dia de la Raza, czyli dniem, który ma upamiętniać i dowodzić, że wszyscy mieszkańcy Latynoameryki, czy to rdzenni Indianie, czy to biali, czy to czarni, bo przecież sprowadzano także na teren Ameryki czarnych niewolników, wszyscy tworzą pewną jedność i wszyscy przyczynili się do tego, że zostały stworzone obecnie istniejące społeczności, narody latynoamerykańskie. Zupełnie inna sytuacja jest, jak mi się wydaje, w Ameryce Północnej. Do dzisiaj Dzień Kolumba, 12 października, jest hucznie obchodzony w Stanach Zjednoczonych, być może także w Kanadzie, i nikt na razie nie myśli o tym, żeby go zastępować. Tutaj pozwolę sobie na przypomnienie pewnego paradoksu, chociaż to Krzysztof Kolumb uważany jest za tego, który umownie odkrył, Amerykę dla Europejczyków, to jednak odkryty przez niego kontynent wcale nie nosi jego imienia. Gdyby tak było, nie powinniśmy mówić Ameryka, tylko Kolumbia. Nazwa Ameryka wzięła się od innego żeglarza i kartografa włoskiego, Amerigo Vespucciego, który w latach 1500-1505 badał wybrzeża dzisiejszej Wenezueli aż do Brazylii. I on jakoś tak bardziej zaistniał w świadomości Europejczyków. Zresztą jego dzieła, które napisał po tej podróży, zostały spopularyzowane głównie na terenie Niemiec, no i stąd się wzięła Ameryka. Od Amerigo, od Amerygo. Ale, ale żeby oddać sprawiedliwość Kolumbowi, chociaż zmarł w biedzie i zapomnieniu, to jednak pewne ślady nawiązujące do jego imienia czy nazwiska nadal pozostały. Mamy państwo Kolumbia w Ameryce Południowej, mamy brytyjską Kolumbię, prowincję w Kanadzie, mamy Wielką Rzekę Kolumbię oddzielającą dzisiejsze Stany, Waszyngton i Oregon. Poza tym jest bardzo wiele miast noszących nazwę Kolumbus albo Kolumbia na terenie Stanów Zjednoczonych, i jakoś nikt na razie nie myśli o tym, żeby te nazwy zmieniać. Jarku, dziękujemy Tobie za wprowadzenie w temat, a naszych słuchaczy zapraszamy na kolejne odcinki. Dziękuję bardzo.